Przypomnę, że pierwsza edycja tej akcji to była 9 maja 2015 roku w Filharmonii. Wtedy nie wszyscy jeszcze zapisali się, nie wszystkich znaliśmy, kto był olsztyniakiem 1945, ci, którzy właśnie budowali, odbudowywali i w ciężkich warunkach żyli w 1945 roku na terenie miasta Olsztyna. Do tej pory nie zdradziliście Olsztyna, jesteście olsztyniakami i to mnie niezwykle bardzo cieszy. Bo nie ma piękniejszego miasta niż Olsztyn. Nie ma lepiej gdzie żyć niż w Olsztynie. Proszę Państwa, poproszę teraz o zabranie głosu Pana Prezydenta. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że możemy się spotkać, ażeby wręczyć te certyfikaty olsztyniaków 1945. Z tego miejsca chciałbym podziękować mojemu przyjacielowi Tadeuszowi Milewskiemu za inicjatywę, którą podjął, bo to Tadeusz przyszedł wiosną do mnie i powiedział: mam taką propozycję jako społecznik, jako przewodniczący Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ażebyśmy sięgnęli do naszej historii, do naszych wspaniałych mieszkańców, którzy tutaj bezpośrednio po wojnie w 1945 roku przybyli, którzy tu zakładali rodziny, pracowali, żyją razem z nami i zasługują na to, ażeby chociaż w taki sposób ich wyróżnić, ażeby wrócić do tej historii. Oczywiście wspólnie to wy jesteście tymi, którzy budowali nasze miasto, którzy wpływali na jego historię, tą po 1945 roku, którzy swoim codziennym doświadczeniem, przede wszystkim pracą, umiejętnościami, które posiedliście, wiedzą, budowaliście cegiełka po cegiełku tą naszą wspólnotę samorządową, to nasze, jak mówił Tadeusz, piękne miasto. To tu, tak jak to normalnie bywa wówczas, byliście bardzo młodymi ludźmi, którzy przyjechali do Olsztyna. To tu zakładaliście rodziny, to tu wychowywaliście dzieci. To tu, jak już wspomniałem, pracowaliście. My, całe społeczeństwo Olsztyna, jako samorząd jesteśmy bardzo Wam wdzięczni za Wasz wysiłek, trud, tą codzienną pracę, którą wkładaliście zarówno i dla nas, dzisiaj mieszkających w pięknie rozwijającym się mieście Olsztynie, z Waszym udziałem, na pewno z Waszym ogromnym wkładem w to, co dzisiaj mamy w mieście, z czego możemy się cieszyć i być dumni. Jestem przekonany, że młode pokolenia, które dzisiaj wstępują na drogę czy to zawodową, czy wcześniej edukacji, nauki, mogą bardzo wiele korzystać jeszcze. Jeszcze mówię, bo niestety to pokolenie również starsze w naturalny sposób nam się zmniejsza, ale mogą korzystać z Waszych doświadczeń, z Waszej wiedzy. A przecież jesteście jak na razie, nie ale ksiądz i odpocznie. A proszę Państwa, na poprzednim spotkaniu 9 maja i dzisiejszym zrodziła się myśl, czy nie warto by było, żebyśmy się zorganizowali jako Olsztyniacy 45 i założyć, czy to będzie stowarzyszenie, czy jakaś grupa, czy i tak dalej, żebyśmy się mogli spotykać od czasu do czasu, przynajmniej w dzień wyzwolenia Olsztynia, 22 stycznia, prawda, czy przy innej okazji. Ja myślę, że Pan Prezydent wspomoże nasze działania w tym zakresie. Także już dziękuję. Proszę Państwa, do wprowadzenia w atmosferę Olsztyna poproszę Feliksa Walichnowskiego o czytanie kilku swoich małych wierszy, ale doskonałych. Przypomnijmy
powspominajmy. Pewnie będzie nam miło, bo my, pionierzy lub nasi ojcowie, dużo dokonaliśmy. I tylko ten się o tym drogie, kto się uczy, rozumie i stać go na ocenę. Powspominajmy na przykład Marzenę. Przybyła na Warmię po wojnie na ziemi nieznaną, z tatą, mamą i kozą zabraną ze wsi Święciany. Mało kto to pamięta, my to pamiętamy. Olsztynianko 1945 jest nieobecna tutaj z nami pani Piotrowska. Ona pierwsza przyjechała tutaj razem z kolejarzami jako pielęgniarka, jako położna, przyjmowała pierwsze porody. Niestety 9 maja jeszcze była dość w pełni sił, żeby być z nami. Niestety choroba zmokła i nie mogła do nas przybyć, ale jest za to jej syn. Jest pan Piotrowski? Jest. Zapraszamy pana. Mirek, chodź do nas, wręczysz potem dla swojej mamy. Proszę panie prezydencie o dokonanie placu. Dobrze, a teraz po kolei odczytaj. Proszę i wychodzimy. Pan Rajmund Farsewicz. Pani Zofia Ząbkiewicz. Pani Czesława Zapała. Jest. Prosimy panią Elżbietę Nowak. Pan Andrzej Nowak. Pani Jadwiga Dobrzyńska. Pani Genowefa Borczak. Prosimy również pana Józefa Palmowskiego. Poprosimy panią Elżbietę Kępińską. Prosimy panią Teresę Wierzchowską. Pana Jerzego Lewandowskiego. Prosimy pana Józefa Szendlę. Panią Irenę Binek. Ja na wstępstwie chora. Prosimy pana Kazimierza Stachurskiego. Czołowy kolarz. Prosimy panią Marię Kapałkę. Prosimy pana Edwarda Borawskiego.
prosimy panią Barbarę Kwestorowską. Prosimy panią Irenę Antosiewicz. To jest moja siostra, ale jest bardzo chora i nie może przyjść w związku z tym, co podaszliśmy. I prosimy pana Janusza Landego. Prosimy panią Stanisławę Malińską. Prosimy panią Leontynę Feder. Prosimy panią Leokadię Imierską. Prosimy pana Jerzego Żebrowskiego. Prosimy pana Jerzego Sikorskiego. Prosimy pana Janusza Tywoniaka. I zapraszamy panią Halinę Kujawską. A słońcu kołysze się stan, dziewczęta zerkają za płota, a oczy im dumne utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy im dumne utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, drzewa salutują, bo za naszą Polskę